Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Maciek, na razie tutaj spokojnie bardzo w tej rurce, jeśli chodzi o skoki. Tak, o skoki bardzo spokojnie. Właściwie jedynymi emocjami dzisiaj były biegi narciarskie, które oglądaliśmy. No i troszkę nas to niepokoi, że to tak spokojnie wygląda pod względem programu, bo rzeczywiście nic się nie dzieje, a jedyne co się dzieje to wiejący wiatr. Także no, jeszcze czekamy na ostateczną decyzję, ale patrząc na to, co dzieje się na skoczni, myślę, że ciężko będzie przeprowadzić ten konkurs w takich dobrych warunkach, więc albo Chili będzie ryzykować i przeprowadzi jedną bądź dwie serie w takich ciężkich warunkach, albo wszystko zostanie przeniesione na jutro. No właśnie, a jutro wcale nie zapowiada się o wiele lepiej. No, wedle prognoz ma być chyba nawet gorzej jutro. Wiadomo, że te prognozy się zmieniają z godziny na godzinę, ale zbyt optymistyczne nie są. Także no cóż, pozostaje nam czekać do jutra i być cały czas w gotowości. A jak po tym Klingenthalu już tak sobie coś ułożyliście, jakieś nastroje są już takie poprawne, czy bo tak trochę byłeś zły i tak mówiłeś znowu, że coś tam no, się zburzyło, coś nie tak jest po tym pierwszym konkursie? Wszystko już gra, bo wiadomo, nastrój może nie był jakiś rewelacyjny, ale on też nie był zły, bo taki duch drużyny na pewno nie opadł po Klingenthal i wszyscy szybko wyciągnęli wnioski i każdy myślę wiedział, że coś źle zrobił, dlaczego ten konkurs wyglądał tak, a nie inaczej. Nie mieliśmy możliwości treningu na skoczni, więc tych błędów takich technicznych nie poprawiliśmy, ale z drugiej strony myślę, że też nie ma co poprawiać, bo te skoki jakby przed Klingenthal były dobre i wystarczy do nich wrócić, więc myślę, że nie trzeba bazować na tych skokach z Klingenthal i je poprawiać, tylko wrócić do skoków chociażby z Wisły czy z Oberhofu. No niestety pogoda nam uniemożliwia to, żeby troszkę poskakać i potrenować i wskakiwać się w ten śniegi sezon, no ale no cóż, jeszcze jest sporo czasu, także nastawienie jest pozytywne, wiemy dokładnie, co mamy robić i to jest myślę najważniejsze w tej chwili, że nie błądzimy, nie szukamy, tylko dokładnie, przynajmniej ja dokładnie wiem, co mam zrobić, jakie błędy popełniłem i co powinienem zrobić. Także jeżeli dziś się odbędzie, to już mam jasny plan, co mam zrobić na górze, na rozbiegu, na progu i tak dalej. I kwestia jest jeszcze, żeby to wszystko wykonać, bo wiadomo, od planu do realizacji czasami jest długa droga. A nie było na razie takich pomysłów, żeby, nie wiem, odpuścić od razu, pojechać gdzieś na trening do Lillehammer czy gdzieś do Ramsau? Nie, takich pomysłów nie było. Był zbyt krótki okres czasu na to, żeby coś kombinować w niedzielę. Bardzo późnym wieczorem, właściwie już po północy, czyli w poniedziałek wróciliśmy do domu, a w środę trzeba było jechać do Kusamo, także tutaj o jakiejś podróży gdzieś na treningi nie było mowy. Jedynie można było się zastanowić nad tym, czy na przykład z Kusamo lecieć prosto do Lillehammer, ale z drugiej strony prawdopodobnie na 90% już od poniedziałku będzie gotowa skocznia w Zakopanem, więc być może lepiej jest potrenować u nas w domu na spokojnie i pojechać do Lillehammer po udanych treningach niż tutaj siedzieć w tej Skandynawii, a wiadomo, Lillehammer też lubi wiać, nie wiadomo, czy udałoby się skoczyć, więc myślę, że nie ma sensu nagle zmieniać planów, które były gdzieś ustalane przed sezonem, tylko trzeba cały czas ich się trzymać i zgodnie z nimi, bo wykonywanie w tej chwili nagłych ruchów myślę, że działałoby tylko na naszą niekorzyść i byłoby to negatywne, więc trzymamy się cały czas takiego wyznaczonego planu przez trenera i cały czas mamy nadzieję, że po prostu jak wrócimy, to uda nam się potrenować na spokojnie albo w Zakopanem, albo w Wiśle. No właśnie, już nie raz było tak, że taki jeden spokojny trening wręcz odmieniał całą drużynę. Mieliście tak właśnie, że potem pojechaliście na zawody i od razu było niebo lepiej, bodajże 2 lata temu. Tak, wiadomo, takie spokojne treningi są bardzo potrzebne, tylko często bywało tak, że ta skocznia nie była gotowa. Pamiętam, że właśnie 2 lata temu ten pierwszy spokojny trening zdarzył się dopiero przed turniejem 4 skoczni chyba, nawet nie przed Engelbergiem, więc ciężko było wcześniej cokolwiek potrenować. Tutaj pogoda sprzyja nam, jeśli chodzi o Polskę, bo rzeczywiście w Zakopanem jest bardzo zimno i wszystko na to wskazuje, że ta skocznia będzie jeszcze, wiadomo, trzeba poczekać, ale jeżeli weekend będzie mroźny, to powinno się udać.
i to będzie naprawdę bardzo fajna sytuacja dla nas, bo już pokusało być możliwość treningu przed Lillehammer, przed Nižnim Tagilem, to rzadkość i myślę, że nie każdy kraj ma taki miałby taki komfort, bo to jest jeszcze sfera gdybania i to jest właśnie często kluczem, że jeden, dwa spokojne treningi i wskakanie się odmienia, może nawet nie drużynę, ale pojedynczych zawodników, bo czasami to jest to, czego oni potrzebują, bo patrząc na to, że w ciągu jednego, dwóch dni możemy oddać na przykład 6 skoków na jednym treningu, czyli w 2 dni 12 skoków, to patrząc 12 skoków na Pucharze Świata, no to maksymalnie jesteśmy w stanie oddać 2 na trening oficjalny, jeden w kwalifikacjach, to są 3 na następny dzień, 3 i 3, czyli 9 skoków przez 3 dni. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nic nie odwołają i do wszystkich serii się dostaniemy, a tu jesteśmy w stanie skoczyć 12 w 2 dni, także to jest naprawdę taka potrzebna rzecz i tutaj trzeba trzymać kciuki za tą ekipę, która przygotowuje skocznię w Zakopanem i mam nadzieję, że to się uda, bo rzeczywiście te treningi dużo by dały w tym momencie. Powiedz jeszcze, zdradzisz, co robiliście, bo widzieliśmy takie zdjęcie w hotelu, jak graliście w jakąś grę tam na korytarzu, jakieś były buty, kulki, o co chodziło? Znaczy, to jest trudna sytuacja dla zawodników, takie oczekiwanie. Mieliśmy ten komfort, że mogliśmy czekać w hotelu, a nie cały dzień spędzić na skoczni, więc no, robiliśmy co mogliśmy, co chwilę wymyślaliśmy nowe zajęcia i wiadomo, oglądanie filmów, słuchanie muzyki, czytanie książek, w końcu się nudzi i z Piotrkiem wymyśliliśmy taką grę, bo mam po prostu piłeczki przeznaczone do różnych ćwiczeń i jakby troszkę przemodowaliśmy tą grę w bocie, tą włoską grę, gdzie po prostu rzuca się małą kuleczkę i później każdy ma ileś swoich dużych kul, które muszą się znaleźć jak najbliżej tej małej kulki i takimi kuleczkami bawiliśmy się na korytarzu, to była jedna odmiana, graliśmy w karty, także no tych zajęć trochę było, bo wiadomo ciężko cały dzień nic nie robić i tylko myśleć o tym, czy wieje, czy nie wieje. Więc oprócz tych treningów, które dziś mieliśmy, no to próbowaliśmy jakoś zająć sobie czas i myślę, że im więcej takich zajęć znajdziemy, tym lepiej, tym szybciej ten czas minie i będziemy po prostu mniej zmęczeni i fizycznie, i psychicznie tym czekaniem. Dziękuję Maciek i trzymamy kciuki za pogodę i za Was. Dziękuję bardzo.